Dzisiaj będzie mrocznie i tajemniczo. Nie planowałem tego, ale ponieważ w domu są ludzie, na dworze jest zimno, został mi samochód z takim śmiesznym oświetleniem. Nagrywam się jedną komórą, oświetlam się drugą. Następnym razem wezmę latarkę. Być może niektórzy z Was znają, a niektórzy może nie, to niech się dowiedzą. Istniał sobie kiedyś pewien ojciec, który postanowił, że zrobi ze swojego syna geniusza i że ma na to patent. Nazwano to takim eksperymentem, który się powiódł, a zakończył katastrofą. Moim zdaniem jest to bardzo cenna lekcja, podwójna. Lekcja, jak traktować dziecko i jak nie traktować dziecka. Chłopak się nazywał William Sidis. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Jego ojciec przyjechał do Stanów, bodajże z Rosji, i postanowił wychować dzieciaka dokładnie tak, jak ja bym tego oczekiwał od własnych rodziców i od każdych innych. Po prostu traktował go poważnie. Więc napisał, czy też wypowiedział się, bo to czytałem w artykule, żeby poważnie traktować każde zainteresowanie dziecka, dawać mu wyczerpujące odpowiedzi, zachęcać do logicznych wniosków, do samodzielnego myślenia, nie uchylać się, jak to można by powiedzieć, no to każdy rodzic by tak robi, a zdziwilibyście się akurat każdy. Ile ja razy usłyszałem: nie filozofuj, daj mi spokój, nie znam się, to nie twoje obowiązki, a jeszcze do tego wrócę. W każdym bądź razie takie poważne podejście, traktowanie dziecka jak dorosłego pod względem intelektualnym, zaowocowało tym, że chłopak faktycznie wyrósł na geniusza. W wieku 10 lat, około 10, spokojnie mógł startować na Harvard bez żadnych problemów. Jak to napisano, śpiewająco zdał te testy. Do końca swojego życia napisał jeszcze parę prac, bardzo ponoć przełomowych, genialnych, ale coś nie pykło. Ostatecznie nie został wielkim, znanym profesorem, geniuszem na miarę Einsteina, mimo że jego IQ wynosiło dużo więcej niż to Einsteina. Co nie pykło? No, niekonsekwencja, tak bym to powiedział. Z jednej strony traktujemy cię poważnie, jeśli chodzi o... Znaczy my, ojciec traktował go poważnie, intelektualnie zapewniając mu wszystko, co się da, ale zaniedbując po pierwsze stronę emocjonalną, zapominając, że to jest małe dziecko, wpychając go na jak wyższą uczelnię, gdzie nie zawsze traktuje się ludzi poważnie, wbrew pozorom. Jest tam mnóstwo patologii w rodzaju wyścigu szczurów, wzajemnych animozji, zazdrości, tych wszystkich ludzkich przywar, które do poważnego społeczeństwa nie powinny pasować. Tak, moim zdaniem nie jesteśmy wcale poważnym społeczeństwem, jako cała ludzkość. No i takie dziecko tam wpuszczone, no niestety sama intelektualna sprawność nie wystarczyła, żeby to ogarnąć. Chłopak się wziął, parę razy załamał, potem wziął się, zbuntował. Stwierdził, że socjalizm to jest najlepszy ustrój dla ludzkości. Bóg nie istnieje, bo jego koncepcja jest śmieszna. Jeżeli dobrze odczytałem artykuł, to te poglądy, między innymi te poglądy sprawiły, że rodzice uznali go za chorego na umyśle i oddali do wariatkowa na pewien czas. Sami sobie powiedzcie. Najpierw zachęcają cię do niezależnego myślenia, a potem zaczynasz robić z tego użytek, to się nagle okazuje, że jesteś wariat. Nie znaczy to, że uważam, że Boga nie ma, a socjalist jest najlepszy, no ale wydaje mi się, że to jest taki naturalny etap w życiu wielu ludzi, żeby zanegować to, z czym się wyrastało i co najwyraźniej nie działa. Jak kogoś wychowywano w duchu, że socjalizm jest B, Bóg jest
wszystkim, Boga trzeba wierzyć, a potem on widzi, że świat na tym oparty nie działa, no to pierwsze, co się nasuwa, to widocznie trzeba tu coś odwrócić, więc pod tym względem ja jak najbardziej uważam, że to za... No, że nie jest to nic strasznego. Nie należy za to karać ludzi. Tylko też używać argumentów konsekwentnie. Traktujemy to jak... Traktujemy poważnie te wnioski. Jak ktoś tu poważnie nie chciał ich potraktować. Także z jednej strony smutna dosyć opowieść, bo on chłopak kariery wielkiej nie zrobił, odciął się, zaszył, ale osobiście uważam, że wybrał chyba najlepiej, bo dla własnego dobrego samopoczucia rzeczywiście lepiej jest, jak się nie błyszczy gdzieś na salonach, bo po prostu salony w dzisiejszym świecie, no to nie jest miejsce poważne. Tam się nie traktuje ludzi poważnie. Tam trzeba błyszczeć, tam trzeba udawać kogoś, kim się nie jest. Tam nie można do samego końca być konsekwentnym, tylko trzeba udawać. Udawać, że wszystko jest tacy, nawet jak się widzi, że nie jest tacy. Niestety taki jest dzisiejszy świat. Także eksperyment dobrze się zaczął, a źle skończył, bo nie był przeprowadzony konsekwentnie. Zachęcano młodego człowieka do samodzielnego myślenia, a gdy on zrobił z tego użytek, to go po prostu wypierdzielono. Wymagano od niego, żeby logicznie się zachowywał w nielogicznym świecie. No tak się nie da. Od razu mi się zrobiła taka smutna konstatacja ze mną samym. Z jednej strony też mi zachęcano myśl, kreuj, ale z drugiej strony, ile razy ja słyszałem, po co się zajmujesz tym a tamtym, żeby tylko to było narzekanie, ale potrafił być wręcz atak szału. Nie zrobiłeś tego, co trzeba, się zajmujesz głupotami, nie nauczyłeś się tutaj, nie zrobiłeś zadania domowego, nie sprzątnąłeś wszystkiego w pokoju, zaraz ci wpiorę, że się nie pozbierasz. Chyba się jeszcze do końca nie zwierzałem, jakie rzeczy potrafiłem usłyszeć. Mówię teraz, bo teraz mi przychodzą na myśl. Skutek jest taki, że na geniusza nie wyrosłem, bo już od bardzo wczesnego dzieciństwa byłem zalewany takimi sprzecznymi zachętami i groźbami. Zupełnie zdurniałem. Mimo, że mówiono, to się mówi często, nie? Zdolny, ale leń. O mnie też tak mówiono. Zdolny, ale z jednej strony leń, z drugiej przerost ambicji. No, sam wtedy nie wiedziałem, dlaczego do pewnych rzeczy mnie ciągnie, niezgodnych z tym, co jest ode mnie wymagane. Teraz już się trochę domyślam. Po prostu szukałem jakiejkolwiek autonomii, ponieważ to, co ode mnie wymagano, to było tak przedstawiane, że to nie było moje. Nie czułem w tym siebie. Robienie pod dyktando tego, ściśle tego, czegoś, co jest ode mnie wymagane, z tym się wiązało takie, nie wiem, czy znacie to uczucie, upokorzenie. Masz robić dokładnie to. Dokładnie. Ani od linijki masz nie odstąpić. Żadnych własnych inwencji, żadnego kombinowania. Zrobisz wszystko, co trzeba, to se potem będziesz kombinował. Mówię, Boże, nic swojego tutaj nie mam. I zacząłem nienawidzić zadań, nawet takich, które wiedziałem, że są dobre. Po prostu zacząłem nienawidzić. I do tej pory, jak myślę o czymś, że zrobię coś fajnego, zainteresuję się tym, a tamtym, jakąś inwencję wykażę i momentalnie zwala się na mnie gdzieś z podświadomości lawina gróźb, lawina nienawiści wręcz. Jak się zacząłem temu przyglądać, to zaczęły właśnie wyzierać z tego te miny, teksty. Czym się miałeś zajmować? Tyle obowiązków jest. To zrobiłeś? Tamto zrobiłeś? Nie masz co robić? No, to czym się tu zajmujesz? Najpierw to, co jest obowiązkiem. Cieszę się, że wsiadłem do samochodu. Mówię,
Mogę sobie nawet trochę pokrzyczeć i nikogo nie sprowokuję, mam nadzieję. Wypraszam mojego opiekuna, który szczególnie na mnie mocno naciskał i się sporo zmienił. Muszę go trochę ponaśladować, żeby odreagować. Niech to będzie ku przestrodze, ku mojemu odreagowaniu i przestrodze wszystkich, którzy robią podobnie lub mają ochotę robić podobnie. Żeby więcej tego nie robili, bardziej szanowali swoje dzieci, swoich podopiecznych, czy w ogóle ludzi wokół siebie. Traktowanie każdego z takim, jak dorosłego, z taką powagą, nie jest z drugiej strony chowaniem tak zwanym bezstresowym. Po prostu bardzo łatwo jest przegiąć. Z naginaniem drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka przez dorosłego, z naginaniem do jakichś sztywnych ram, w których ni cholery zmieścić się nie da bez utraty zdrowia. No nie da się. Wymagamy nieraz od naszych młodych niemożliwego, a potem się dziwimy, że chorują. I trzeba z nimi latać po psychologach. Czy trzeba? Latamy. Mówi nam się, że to jest wymagane w cywilizowanym społeczeństwie, bo to jest psycholog, żeby pomagać. Ale z jakiegoś powodu mi psycholog nie pomógł pod tym względem. Praktycznie żaden. Każdy psycholog, z jakim miałem do czynienia, raczej bronił systemu niż go krytykował. Czy się zgadzał, że system jest do bani. A może ja po prostu już byłem tak wsiąknięty w ten system, że sam zacząłem go bronić, nie wiem. Ale mam wrażenie, że zwłaszcza w tych młodszych latach, jak ja jeszcze mocniej akcentowałem, że po prostu nie jestem w stanie sprostać wymaganiom systemu edukacji. To raczej mnie strofowano na każdym kroku. Rodzice, pedagodzy, psycholodzy raczej mnie tak nakierowywali, że tutaj się trochę zmienisz, tu tam popracujesz i jakoś ogarniesz. Nikt nie chciał przyznać, że po prostu funkcjonuje w nienormalnym zupełnie świecie. Nikt nie chciał potraktować mnie tak naprawdę poważnie. Mówią, tak, poważny problem, och, przejmujemy się. Weź się jeszcze, kurwa, wyśl. Prośbą, groźbą, ale masz się dopasować. No, i wtedy będzie wszystko dobrze. Nie da się, jak widać. Był co najmniej jeden doskonały człowiek na ziemi, mówię do wierzących chrześcijan. I w większości się naraził do tego stopnia, że go zabili. A i ci, co poszli za nim, też go do końca nie rozumieli. Nie da się dopasować do niepasującego do niczego systemu. Pewne warunki są po prostu nienormalne, nie do spełnienia. Można co najwyżej skrzywdzić drugą osobę. Chciałem, żeby trochę inaczej to wyglądało, ale zawsze jak idę na żywioł, a inaczej trudno mi sobie zaplanować. Więc muszę iść na żywioł. Poczytajcie sobie o Williamie Sidisie. Sidis. Ciekawe, jak to się wymawia prawidłowo po angielsku. Może po rosyjsku, bo on z Rosji. I wyciągnijcie wnioski, jak robić należy, a jak robić nie należy. Ciekaw jestem. Może ktoś się podzieli w komentarzu. Jakie wnioski wyciągnął.